Przede wszystkim jedno to, co widzimy na rynku, pojazdów jest coraz to więcej. Nasz rynek nie tylko służy tym, którzy przyjeżdżają, wpadają załatwić coś w przychodni, w urzędzie, w aptece czy w sklepach, ale także jako miejsce postojowe dla osób, które pracują, wyjeżdżają poza tereny miasta, poza teren gminy do pracy i myślę, że to miejsce będzie dla nich szczególnie dobre, oświetlone, będzie bezpieczne pod okiem kamery, żeby tak można powiedzieć, więc będą mogli bezpiecznie swoje pojazdy zostawić poza centrum miasta, przez to odkorkujemy i umożliwimy tym, co przyjeżdżają, na tą chwilkę załatwić coś. Aby tak się stało, gmina Wysoka postanowiła wykupić teren za urzędem miejskim. Niespełna półhektarowa działka znajdująca się tuż za magistratem zmieni się w parking na 150 miejsc postojowych. Za teren przy ulicy Świętego Walentego 6A gmina zapłaci firmie, która dotychczas prowadziła tam swoją działalność, 400 tysięcy złotych. Parking ma powstać w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Burmistrz planuje jeszcze w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie, które może wynieść nawet 85% kosztów inwestycji. Obecnie przygotowywane są plany oraz kosztorys budowy.